Siema. Świat Wiedźmina oczywiście wzorowany jest na świecie realnym. Wiele wiedźmińskich ziół zostało wymyślonych, jednak wiele z nich kopiemy na co dzień, kiedy nadepniemy na skrawek zieleni. Okazuje się, że nawet więcej, niż nam się pewnie dotąd wydawało. Klasycznie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie subskrypcję, lajka i możecie też wpaść na Twitcha. Tam w przyszłości na bank będziemy robić streamy. Jeżeli chcecie, możecie też zajrzeć na Discorda, tam sami szefowie. A my, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy dzisiejszy odcinek Wiedźmińskie zioła w prawdziwym życiu. Geralt bez jaskółczego ziela to praktycznie nie ten sam Geralt. Zioło to występuje od Wiedźmina 1 po Wiedźmina 3, odgrywając absolutnie kluczową rolę w leczeniu naszej postaci. Jaskółcze ziele służy przecież do tworzenia chyba najpopularniejszego eliksiru w całym Wiedźminie. Eliksiru Jaskółka, który uratował mi tyłek niezliczoną ilość razy, ale służy też do wytwarzania wilgi, zamieci, olejów, odwarów, a nawet i do wytwarzania antidotum. Czytając tą całą listę, czuję, że mógłbyś zapomnieć dodać do eliksiru wszystkiego, ale nie jaskółczego ziela. Jaskółcze ziele to też nazwa jak najbardziej prawdziwego zioła. To z gry wyglądowo bardzo przypomina oryginał, a jak z właściwościami? Czy prawdziwe jaskółcze ziele też używa się do naprawdę dużej ilości rzeczy? W prawdziwym życiu roślina ta działa bakteriobójczo i wirusobójczo. Pomaga też w problemach skóry. Znana jest też ze świetnego radzenia sobie z kurzajkami. Pomaga również na brodawki oraz działa przeciwnowotworowo. Działa ona nie tylko na skórnie, ale również wewnętrznie, kiedy ją spożyjemy. Tak samo jak jaskółka leczy wewnętrzne obrażenia. Pobudza wydzielanie żółci i reguluje pracę układu oddechowego. Pomaga z zaparciami, ale też kiedy mamy biegunkę. A dzięki swojemu przeciwgrzybicznemu działaniu leczy również zakażenia wywołane wieloma grzybami. Tak samo jak w wiedźmińskim świecie, jaskółcze ziele to prawdziwy tytan wśród ziół. I jak widać, można zapomnieć wody, ale nie jaskółczego ziela. Zjeść za to nie powinny zdecydowanie liści byle kotu. W komputerowej serii Wiedźmin często możemy właśnie natrafić na tą roślinę. Służy do wytwarzania głównie odwarów, czy naprawdę ulepszonych wersji eliksirów. Takich jak grom czy puszczyk. Blekot był jednym ze składników sztucznej owcy, którą w książce przygotował kozojed na smoka. Widać, że w Wiedźminie jest to tak samo niebezpieczna roślina, jak w prawdziwym życiu. Ziele i kłącze zawierają toksyczne związki, które powodować mogą silne podrażnienia błon śluzowych, a w większych dawkach paraliż układu nerwowego. U świń po spożyciu zauważyć można krwotok z płuc oraz silną biegunkę. W znacznych dawkach jest to roślina śmiertelna. Do dzisiaj roślina używana jest przez niektórych w medycynie domowej. Przez swoje paraliżujące właściwości w małych dawkach stosowany był kiedyś i nadal jest przez niektórych jako środek przeciwbólowy. Straszne męki cierpiała Lena w Wiedźminie 3, raniona przez gryfa. Odcinek o niej wyświetla wam się w prawym górnym rogu. Mogliśmy wtedy uśmierzyć jej ból fizyczny, podając jaskółkę, a psychiczny, ubijając winnego gryfa. Żeby to zrobić, musieliśmy udać się na dno rzeki, wyłowić roślinę o nazwie szakłak. W Wiedźminie wyłowiona z wody śmierdzi bardziej niż padlina, a w życiu prawdziwym? Szakłak nie jest nawet rośliną wodną. Za to jest rośliną bardzo przydatną. Zacznijmy sobie od niemedycznego zastosowania tej rośliny. Z szakłaku pospolitego pozyskuje się barwniki o kolorze czerwonym, żółtym i zielonym, a sama roślina dostarcza pożywienia 45 gatunkom owadów. Jest rośliną, w której zdecydowanie gustują larwy polskich motyli, ale i ptaków, czy nawet ssaków. Między innymi kuna i koszatka. A co się stanie, jeżeli przypadkiem lub celowo stanie się pokarmem dla człowieka? Dostanie on biegunki, jak przy większości ziół. Jednak w małych, kontrolowanych ilościach pomaga na zaparcia. Wyciąg z kory szakłaku stabilizuje produkcję i przepływ żółci, cokolwiek to znaczy. Szakłak jest też moczopędny i zapobiega tworzeniu się mutacji. Przeciw mutantom jest też tojad. To on w Wiedźminie 3, zasuszony w pęczkach, odstrasza wilkołaki oraz łagodzi objawy likantropii, czyli właśnie przemiany człowieka w zwierzę. Tojad był również jednym ze składników, jakie Geralt użył podczas walki ze strzygą. Tojad świetnie podtrzymuje ogień, a w większych dawkach jest jedną z najsilniejszych trucizn dostępnych w grze.
służy do wytwarzania mikstury puszczyk na wytrzymałość i mikstury pełnia, która zwiększa maksymalną żywotność. W dodatku serca z kamienia jest to jeden ze składników potrzebnych do wytwarzania mikstury na przeczyszczenie, która pomóc ma nam ukraść dom Borsodi. Tojad w prawdziwym życiu nazywany jest też mordownikiem. Niech to mówi samo za siebie. Roślina głównie występuje w górach, ale i często uprawiana jest na podwórkach zwykłych domów. Tojad to jedna z przepiękniejszych roślin i jednocześnie jedna z najbardziej trujących roślin. Nie musimy jej nawet spożyć, by się nią zatruć. Tak naprawdę wystarczy kontakt z tą rośliną, ponieważ jej toksyny przenikają przez skórę. Objawy zatrucia to w pierwszej fazie wymioty i biegunka, w następnej fazie ból łydek i zaburzenie widzenia, a w następnej fazie, no prawdopodobnie następnej fazy już nie dożyjesz. W medycynie preparaty z tojadu stosowano przy nerwobólach, reumatyzmie i artretyzmie. Był to środek znieczulający miejscowo i przeciwbólowy. Ból może też wywołać ukąszenie jadowitego gada. I tu z pomocą przychodzi roślina wronie oko. W Wiedźminie wronie oko służy do wytwarzania naprawdę dużej ilości rzeczy i służy raczej jako dodatek niż danie główne. Jednak w prawdziwym życiu wronie oko to naprawdę ciekawe ziele. Naturalny obszar występowania rośliny to lasy Indii, Sri Lanki, Kambodży czy Laosu. Ze strychiny zawartej w nasionach jeszcze nie tak dawno produkowano trutkę na szczury. Natomiast w znacznie mniejszych dawkach strychinina zawarta we wronim oku działa jako stymulant, wyostrzając nasze zmysły. Dawniej w celach leczniczych używane były zarówno nasiona, liście, korzenie i kora. Korzeń gorzki toniczny używany był do zwalczania gorączki i w przypadku ukąszeń jadowitych gadów. Okłady z liści stosowane były w leczeniu ran i wrzodów. Dojrzałe owoce stosowane były w przypadku paraliżu kończyn, a właściwości nasion pomagały w leczeniu anemii, astmy, bezsenności, malarii, chorób skóry i epilepsji. Ze względu na łatwość przekroczenia dawki śmiertelnej, wronie oko dzisiaj rzadko jest stosowane w medycynie. Niemniej jednak to zdecydowanie szefowa roślina. Jeszcze bardziej szefową rośliną jest roślina o nazwie mandragora, która do tego momentu dostała już status rośliny mitycznej. Nie będę ukrywał, że chociaż zioła i naturę nie są mi obce, byłem przekonany, że taką roślinę jak mandragora znajdziemy tylko w takich tworach jak Harry Potter czy właśnie Wiedźmin. Okazuje się jednak, że mandragora istnieje w rzeczywistości. Naturalnie mandragora lekarska występuje w obszarze Morza Śródziemnomorskiego i wygląda jak mandragora z gier. Niesamowite, że taka roślina istnieje. Mandragora lekarska stosowana jest przy wytwarzaniu środków przeciwbólowych, zwłaszcza w chorobach reumatycznych. W przeszłości korzeń mandragory wykorzystywano jako afrodyzjak oraz w zwalczaniu problemów układu nerwowego, a także wrzodów. Kto grał z Gothica z pewnością zrozumiał ten żart. Mandragora łagodzi też objawy nerw poddaje się, ma też właściwości psychoaktywne i jest oczywiście trująca. Przyjmowana w nieodpowiednio dużej ilości może powodować różnego rodzaju halucynacje, wymioty, problemy żołądkowe, nadciśnienia, a nawet i śmierć. Mandragora w przeciwieństwie do innych roślin posiada także aspekt mityczny, który umówmy się jest dużo bardziej interesujący niż ten medyczny. Kościół sprawił, że ta roślina została wpisana na czarną listę ziół, a jej uprawianie i posiadanie było surowo karane. W dawnych czasach wierzono, że kiedy wykopuje się korzeń mandragory, będzie on przeraźliwie krzyczeć, a krzyk niekiedy może powodować nawet i śmierć. Z tych względów wierzono, że aby go wydobyć, należało w piątek przed zachodem słońca zatkać mocno uszy, wyjść z czarnym psem, uczynić 3 razy znak krzyża nad mandragorą i okopać ją dookoła. Według niektórych podań mandragora wyrastała z nasienia skazańca, wytryskającego tuż przed jego śmiercią. Aby wydobyć korzeń, należało poczynić odpowiednie przygotowania. Zalecano najpierw polać roślinę moczem kobiecym lub krwią menstruacyjną. No, obrzydliwa legenda. Sam Adolf H. podobno nosił amulet z mandragory, a ten przynosić miał mu szczęście. Na szczęście, ale nasze, w 1945 ukradł go jeden z sowieckich szpiegów imieniem Traż, który przekazał go Stalinowi. Ten go jednak zgubił, kiedy odwiedzał Stany Zjednoczone. Amerykański żołnierz odnalazł amulet i przekazał go Oppenheimerowi,
który dzięki niemu stworzył coś tak przerażającego jak bomba atomowa. Od tego momentu przebieg II wojny światowej zmienił się na korzyść aliantów. Całą tą historię zmyśliłem, ale Adolf podobno naprawdę nosił amulet z Mandragory. Biały Mirt może nie jest tak bardzo magiczny jak Mandragora, ale za to posłużył do wytworzenia eliksiru dla Alwina przez Abigail w Wiedźminie 1. Mirt wraz z Aloesem i z Zieloną Pleśnią może posłużyć do usunięcia tatuaża Geralta w Wiedźminie 2. W Wiedźminie 3 służy natomiast do wytwarzania naprawdę wielu przedmiotów, m.in. zamieci, białego miodu czy jaskółki. W prawdziwym życiu mir zwyczajny rośnie w obszarze śródziemnomorskim, a często służy jako przyprawa. Do aromatyzowania pasty do zębów, używany jest też do kosmetyków. Często jest też uprawiany, bo po prostu wygląda ładnie. Może być pomocny w przypadku kaszlu i trudności z oddychaniem, gdyż działa wykrztuśnie i rozkurcza drogi oddechowe. Ponadto pozytywnie wpływa na trawienie i pracę jelit. W przypadku nieodpowiedniego spożycia działa trująco na błonę śluzową, przewodu pokarmowego. Owoce mirtu nie są natomiast trujące. Za to niesamowicie trujące są ziarna sporyszu. Jeden z alchemicznych składników potrzebnych do wytwarzania głównie innych składników alchemicznych, takich jak hydragenum czy rebis. Ziarna posłużą nam też do wytwarzania oleju przeciw upiorom oraz odwaru z południcy. W świecie prawdziwym nie mamy czegoś takiego jak ziarna sporyszu, bo sporyż po prostu rośnie na ziarnach różnorakich. Jest to absolutnie potwornie niebezpieczny grzyb. Grzyb ten jest niesamowicie halucynogenny i powoduje również przykurcze mięśni, które ostatecznie często prowadzą do martwicy tkanek. Kiedy go będziesz spożywał, twoje ręce zdrętwieją, a potem odpadną. Był przyczyną śmierci setek tysięcy ludzi na przestrzeni lat. Szczególnie w średniowieczu, w którym nie oddzielano zarażonych ziaren od tych zdrowych, aby nie marnować jedzenia. Sporyż jest też sławny, bo to właściwie z niego produkuje się LSD. W świecie Wiedźmina, jak i w prawdziwym, znajdziemy również coś gorszego niż LSD. Coś dużo gorszego niż większość narkotyków. A jednak legalnego. Chmiel. A to właśnie z niego wytwarza się m.in. piwo, które zawiera alkohol. Alkohol, który zabił miliony ludzi na całym świecie, a dziesiątkom milionów odebrał godność. Chmiel ma też jednak dobrą stronę, działa przeciwnowotworowo, zapobiega zapaleniu płuc, zapobiega próchnicy i jest też świetnym środkiem na bezsenność i uspokojenie. Chyba zdecydowanie będę musiał pić dużo chmielu, bo wchodzę ostatnio na kanał i widzę, że 94% osób, które ogląda te materiały, nawet nie subskrybuje tego kanału. Zróbcie to, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wpadnijcie też na Twitcha, wpadnijcie też na Discorda i wszystko bierzcie z umiarem. Nawet chmiel. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia.